Zanim zaczniemy, chciałbym wam powiedzieć, że naprawdę dziękuję wam za te 15 lajków, które zbiliście po poprzednim odcinku, a następny filmik będzie na 20 lajków lub na 280 subskrypcji. Widzimy się w kolejnym, widzimy się za chwilę. Witam was bardzo serdecznie, jestem Bardy the Player, a to jest Forne Nerdowanie Świata, odcinek 16, dzisiaj ze mną Igieron. Yo, siemano! No, ja będę grać akurat, ale no i dobra, słuchajcie, to jest już siódmy. Znaczy, ja nie będę grał, tylko on, ale on tak mówi, że ja będę mówił, co ma robić. No, on będzie mówił, a no, dobra. Więc tak, ludzie, a teraz do rzeczy. Ej, chcę widzom tylko coś powiedzieć. Proszę, nie przyzwijcie mnie nubem, ale moja najlepsza gra moc 15. Tak, moja ma 82, ale to było dzięki ludziom. Gdyby nie ludzie, to moja najlepsza to byłaby moc 20. Tak, gdyby nie ludzie, których poznałem w formacie ratowania świata. I od razu mówię, jakie broje są na giveawaya. A, na giveawaya są, jest broni. Jest broni ile? Broni jest 5, bo już mówię jakie. Pierwsza broń to upiór, która jest legendarna, ma 58 mocy i full perki. Full perki to chyba cały stan, po prostu będę mówić, że po prostu ma cały stan. Druga broń to orzeł wielki, który jest wielkiem. A właśnie od razu mówię, że będzie giveaway jutro, czyli w sobotę. Trzecią, no, orzeł wielki, 34 mocy, też oczywiście cały stan. Trzecia broń to śmieciowe działo, 34 moce również. Czwarta broń to jest Birturnong, która ma 15 mocy. A piąta broń to szybnia rakieta, która ma tylko 10 mocy, więc nie wiem, co będzie ją chciał mieć, ale możecie ją wybrać tylko być na live. A live będzie jutro. Dobra, więc dlaczego nie mam żeby? A wtedy nie, usłyszałam sobie broń. Niechcący, dobra. O której godzinie będziesz nagrywał live'a? A właśnie, prawdopodobnie o 13. No to ja chcę oglądać, bo ja chcę też jakieś broń dostać, wiesz, jak ja mam swoje bronie, to wiecie, już lubię. No musisz po prostu się znaleźć na odcinku, a może ci dam jedną z broni. Musisz tylko... Bardzo bym chciał mieć, no już bym się cieszył z tej rakietnicy niemieckiej. Dobra, więc słuchajcie, przechodzimy sobie do broni. I o co mnie chodzi? Zbrojownia wymaga ulepszenia. Rozwijaj maszynę przemysłowe i zabierz mi do części ulepszenia, do ulepszenia zdolności produkcyjnych i modyfikacyjnych zbrojowni. A więc tak pisze, żebyśmy zabrali część maszyny w strefie przemysłowej 15+. Czyli idziemy sobie do takiego innego lasu i patrzymy, gdzie jest 15+. 15+ to przypominam, że to są te żółte znaczniczki. Te pomarańczowe to już jest 19+. A więc tak. Najlepiej grać w trzy osoby. Ja pewnie znajdę jakichś randomów i chyba sobie chcę jeszcze wiedzieć, czy na pewno. Tak, na pewno. Pójdziemy sobie ludziska. Ludzie, pójdziemy sobie do parku przemysłowego, bo tutaj pisze, że w strefie przemysłowej to będzie tutaj raczej 19+. No. 11+, przepraszam. W strefie 15+. Dobra. Przygotowanie do połączenia z lobby. Nie wiecie, czy gracze by jeszcze będą lecieć. Dobra, no to co, uruchamiamy gierkę. Walka z burzą. A, ja tego tak się nie lubię. To trzeba postawić Atlas, Blue, Glut itp. Dydy, Blue Click do Atlasu. No, dobra. Ja najbardziej, wiecie jaką ja najbardziej lubię misję? Ja najbardziej lubię tę misję, w której trzeba dobudować jeszcze większą obronę do tarczy burzowej i jak się zrobi, no to wtedy jest walka z mobami. Ja co najbardziej lubię. A, czyli to wtedy dostajesz jedynie za to z fałdolców. Dostajesz na 100 fałdolców za obronę, ale są jeszcze zadania opcjonalne, dzięki którym można dostać 50 fałdolców. Właśnie dzięki ratowaniu świata zdobyłem już chyba z 1000 fałdolców. No więc naprawdę bardzo. Przygotuj się na ważny alarm pogodowy. Dobrze, dziękuję ci. Zabrano części maszyn. Dobrze, no to szukamy wykrzykników normalnie, bo wykrzyknik... A gdzie włącza mapę? Tym przyciskiem w polowie. Bo ja nigdy nie włączam mapę i zawsze szukam tych rzeczy. O dobra, o ludzie, weźmiemy sobie blue do misji. Kilofu chyba nie da się lepszego mieć, ale dobra, to ma. Dobra. Da się chyba mieć lepszy kilof, bo mój kolega niszczy po 100. Gdy będziesz gotowy, postaw tak, ale nie na... Ale nie,
głowę. A tutaj jest misja popularna, a to ja tego nie chcę robić. Wow, ludzie, ile tutaj tego jest? To dodatkowe wyzwanie. O kurde, ludzie, czy wie, to widzieliście to samo, co ja? No, jak w sekundę pojawiło mi się tak dużo tych wykrzykników. Przepraszam, ludzie, ale czy to jest na misję? Jeśli to jest na misję, to mamy bardzo, bardzo już od razu zrobioną. To jest na misję? To chyba trzeba zniszczyć. Czy to jest na misję? Wszystko, ale to trzeba niszczyć tego. Jest minus. Czy to jest na misję? Czy to jest coś do zespo... Tak, to jest część maszyn, a to ludzie, to wystarczy po prostu znaleźć te części maszyn, czyli to jest bardzo banalne zadanie, tak jak sądziłem. No, w sensie nie wiedziałam na początku, czy to będzie takie banalne, ale to jednak jest banalne, strasznie. Generalnie to właśnie miałam na myśli. Bo to wystarczy tylko zniszczyć te itemki i już będziemy mieć wszystko. No, Igor, chciałeś coś powiedzieć? Tak, właśnie chciałem coś powiedzieć, że musisz to uważać na te czerwone główki. Na niektóre poziomy czerwonej główki, bo mój kolega, który ma ksywkę Unbaited. O co ci chodzi? Zaszyba go. Jeżeli nie będziemy mieć porządnych materiałów. Wiedziałam, że wrócisz. Co my tu jeszcze mamy? Dlaczego? W porządku. Szukajmy dalej. Mówiłem. No ale co, bo co to są czerwone? Te cztery czaszki. Poziom trudności 19 ten. Plus? No 19 plus. To ja się nie dziwię, że ci się udało, bo Igor, ty masz sporo broni. Bo... Ale mój kolega miał prawie wszystkie najlepsze bronie z gry. Jego ale on był sam, ale on miał jeden. I jeszcze jeden. Jakie fajne rzeczy dostałeś. Ja bym się bardzo cieszył. Słuchajcie, chyba nie mam miejsca. Ludzie, mam pytanie, dlaczego ta strzelba, o kurde, o Jezu, nie czuję. Dlaczego ktoś mnie nie rzuca, dobra, dajcie to chwilę, pokój. Dlaczego tutaj ta broń wyskoczyła dwoje, bo nie dźwiedzia złotego, dobra, nieważne, sobie pogram, albo dobra, żeby pogram niedźwiedzia, masz się skończyć, a potem może się nie tym grać. Okej, dobra, wow, ale kto we mnie rzuca tym dźwięcić? Ej, koleżko! No. Dlaczego nie chciałam wykupiwać pompę, jak już mam mało amunicji do tego? Ja mam mało amunicji, mam 109 amunicji. A ja zawsze myślałem, że to jest mało amunicji i zawsze bardzo i rzadko używam pompy. 109 to... Nie, 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 nie. Byłeś bezsensowne rzeczy. Nie, wystarczy tylko amunicji do pompy, naprawdę. Bardzo nie trzymam, po co? A ja mam tylko 200 amunicji do M-ki. A co tutaj z tym będzie? Sorry, regulamin był kadr? Trafił w dzierę i porządnie. Jestem zakochany. W kim? Gdybym nawet w przybliżeniu zdradził ci tożsamość obiektu lub obiektów moich uczuć, byłoby to pogwałcenie polityki prywatności działu HR i to klasy piątej. Obiektów? Nakreślić ci sytuację? Byłoby fajnie.
Po pierwsze musimy opracować żelazny poradnik, który powie wszystkim, jak romansować w pracy. Rozwalaj zamy na dokumenty i boksy tak długo, aż znajdziesz regulamin i samuraje. To jakiś gorszy, robi się. Jest okej? O, wygląda obiecująco. Okruchy dnia pracy. Zawodowy poradnik miłosny. No, to rozumiem. I co tam napisali? Romans w firmie może brzmieć podniecająco, ale nie ma nic bardziej emocjonującego niż zastanawianie się, co by było, gdyby, gdy tymczasem najlepsze lata życia przeciekają ci przez palce. A w ogóle, zapomniałam to powiedzieć. Wiem, że Bartosz mówił, że w sobotę, czyli jutro, będzie live. Jeden z naszych dronów został uszkodzony. Nie pozwólmy, żeby powstanie zniszczyły drona. Ale chciałem już was że niedługo na odcinek Bartka wiesz, o który chodzi, o tą farmę, wiesz. Możliwe, ale to jest możliwe. No możliwe, ale może nadejdzie ten odcinek z farmy, na którym albo to będzie nagrywa, albo to będzie niespodzianka. Może będzie. Słuchajcie, to może zrobię. No, albo dobra na. Dobra, nie się nie. No powiedz. Nie, dobrze, chciałem coś powiedzieć, ale... Że chciałeś powiedzieć, że to będzie na 250 osób? Nie, chciałem coś powiedzieć, kolejny. Praca w boksach. Redukcja interakcji pracowników krok po kroku. Nie pokochasz tego, z czym nigdy się nie zetkniesz. Dobra, no słuchajcie, więc my teraz sobie... Dobra, to drona odzyskuje się. Chyba dobra, to nie będzie spokojna misja. Okej, ale co ja mam tutaj zniszczyć? Halo, przepraszam. O, dobra, to jest jeszcze nowe, no. Ja bardzo rzadko przeszukuję te skrzynie, bo myślę, że tam nie będę chwalić, że tam nic nie będzie. Ale nie zawsze. No dobra. Ale jak teraz się oglądam i widzę, znaczy jak teraz patrzę, jak grasz i widzę, że ten... I widzę, że ty ten... Że tutaj bardzo dużo amunicji i rzeczy fajnie dostajesz, to jednak chyba będę otwierał te skrzynie. No warto, widzimy, że tutaj amunicji jest. Może to wreszcie, ale zawsze coś. Nie. No, ale ja mam bardzo mało amu do M-ki i potrzebuję ten, więc od teraz jak coś znajdę, co tylko... Byle co mogę przeszukać, to od razu przeszukuję. Tak, ludzie, dobrze. A czy ty kiedyś w tym Fortnite, znaczy... Ja tylko raz i dostałem mi swoją pierwszą epicką broń. Nie, to była ja z tej epickiej skrzynki dostałem. Dodaj Bluebrook do Atlasu. Do schematu fajny, ale nie wiem. Sterowanie misjami. Nie mam tylko pompę dobrą jak coś. Jak mi to ulepszyło? Oj nie, ja sobie to ulepszyła, bo jej. A jak się ulepsza? Chciałam utrudnić sol, ale ja chyba nie chcę, bo ja zbieram misję. Nie zgodziłeś się na misję jeszcze? Zgodziłem się, ale nie wiem, czy mam lepsze na dno. Znaczy, może to mam radę, ale po prostu ja... teraz nie... Szukasz tych legendarnych. Codzienny młyn. Tak. Szukasz tych legendarnych. Nie, ja po prostu nie wiem. Dobra, mam jeszcze 30. Już mam już głowę. Jedną, drugą. To było na matematyce. Można powiedzieć skala od 1 do 2. Cóż? Jest skala 1, 2. Nie, to nie o to chodzi. Chodzi o ułamki, a nie o skalę. Wiem, ale ta w rzeczywistości skala 1-2 jest trochę mniejsza niż w rzeczywistości. A liczba tego, co znalazło się, mniejsza o połowę, czyli to jest skala od 1. Ty patrz, ile ja mam metalu, a patrz, ile ten drewno. A zawsze myślałem, że ma się więcej drewno od metalu. O kurde! Ej, dlaczego mi się było za dużo? Te zombiaki, które mi teraz walczą, są trudne. Bo ty im zadajesz po 900 HP z tej pompy, a ten, tak mało ten dostajesz. Dobrą broń dostaje, zobacz, jak to jest. Broń pocisku, 35%, zobacz, sobie na... wygląda 35%, nie, no nawet ładnie. Dobra, to sobie pozycję, to będę tak wychodzić. Wiesz, że ten drapież... Co to jest tu? A wiesz, jaka jest moja najlepsza broń, która...
która moim zdaniem najlepiej działa. Niezłe znalezisko. Znaczy mam jakieś epickie bronie, ale opowiem ci to przy moich broni. Na pierwszym miejscu taki karabin, maszynowy, epicki. Na drugim miejscu pistolecik fioletowy, który dostałem na pakiet Deluxe. I trzecia moja najlepsza broń to szary drapieżnik. Wiesz Igor, co ja oglądałam sobie odcinek co warto i ten oni mówili, że najbardziej się opłaca mieć wersję ten. Nie. Mieć wersję ten zwykłą. Dlaczego? Bo te broni, które jakie tam operują, to bardzo podoba. Ja w ogóle nie bardzo łatwo, ale łatwo. O, śrubki, 4 śrubki, bardzo ładnie. Czyli ile mam już śrubek, to masz, nie? To jest tutaj, śrubek mam już dużym 5. Bo mam brakuje do śrubki. A jak ty robisz ten super uderzenie kilowe? Co się to? No. To ja tu obciskam LP. Ej, no to acz to niszczy bardzo szybko te budowle. Chcesz zobaczyć? Nie, ale zabiera więcej niż normalne uderzenie. A, czyli bo, takie, bo tutaj daje takie 25, no nie? A tutaj daje 30. A jakby tą supermocą uderzyć w to oczko jakby? Co tu? To nie, w to oczko, jak się niszczy budowlę, to jak się to oczko trafi, to dostaje się o 2 razy, niszczy się o 2 razy szybciej. No chyba też. A nie, jak się uderza tą supermocą, to się nie wyświetla. No. Dobra, chyba już my tutaj nie znajdziemy na tym pomysłowym. Nic z tego. Możemy teraz bronić Atlas. Szukamy ludzi. Ja w ogóle chcę znaleźć te spory. Ktoś potrzebuje pomocy. Wow, ale to jest wyszki. Dobra, zwiększ sobie. I amunicja sobie jest. Jest amunicja. Do wszystkich Atlas jest atakowany! No chyba coś tam obronny. Ja nigdy nie olewam tych szczęście, przejdę do Atlasu, bo tak nie wiem, że też olewałam, ale się okazało, że nie dał rady i przegrałam mistrz, a zobaczmy. Myślisz, że to się przyda? Zobaczmy, kiedy dwoje pracowników nieoczekiwanie zaangażuje się w rozmaite aktywności budujące zespół. Może poczuć ochotę na dłużony okres wytężonego wysiłku zawodowego, często z wykorzystaniem stołów. Przepraszam wszystkich za te swobodne ustępy. O co ci chodzi? O nie, właśnie do mnie dotarło, o co im chodzi? Chodzi jeszcze jeden wykrzyknik, który jest tam. Szukaj dalej. Dobra. Lub dwa wykrzyknik. Doskonale. Nie. A, no dwa, muszę cię. A, jeden albo dwa. Dwa. Ale nie, jeden, dwa potrzeba. Tam był wykrzyknik. O, ale to nie jest to, ale dobrze. Jeden musisz rzucić albo dwa, bo albo dwa, jeden albo dwa, ale częściej dwa, więc... Nic z tego. No to nie mogę. Nie mogę. Nie. Nic z tego. Nie da się kłócać, no, ale to chodził. Da się chyba, ale... ja na Xboxie mogę. Wrotowanie? Się wrotowanie, da się kłócać. Da się, bo ja kłócałem kiedyś. Niemożliwe. Nie działało. A mi działało kiedyś. Ej, przeszukaj te sprzęty, ale na kanale dostałeś. O, widzisz, jedno dostałeś, a nie dwa. Ale jeszcze dostałeś. O, dwa dostałeś, a nie dwa. Czemu nie bierzesz tego klipa? Chyba w końcu trafiłeś na porządne regularne. Strategie zarządzania życiem emocjonalnym zasobów ludzkich. Rozdział drugi. Miejscu pracy można zaakceptować. Skoro już udało ci się dotrzeć do tego rozdziału z perspektywy, aby dowiedzieć się, czy romansowanie w pracy jest akceptowane, mamy dla ciebie trzyczęściową odpowiedź. Z tego pierwsze, nie. Po drugie, skoro już przyszło ci do głowy, żeby szukać odpowiedzi na to pytanie, to znaczy, że trzecia część odpowiedzi jest niezbędna. A czy tam na twoim lewym po trzecie, już tu nie pracujesz. Można takie rzeczy załatwiać przy pomocy książek? Przy pomocy książek załatwisz wszystko.
Cóż, wobec tego chyba jest. Tak, zawsze na przykład w live jest 5 osoby, więc i tak pewnie dostaniesz. Pozwól, że sobie to na pewno. Ostatnio na moje na moim głowie. Zaczekaj, jesteś ostatnią roczną znowu sobą, jaka to była. A skoro 5 broni też. Skoro 5 broni. Nie udało sobie nas popy. Tylko taki tam myśli. Mówimy, ale na całą uwagę, jak będzie w całym czasie trwać, to ale ta broń jest za dobra na nim, to patrzmy. Widzisz? Chodź. Widzisz, że to jest kilka amunicji do tej broni. Zobaczcie, ile mam amunicji do tej broni. O nie, mój kolor to jest. A, dobra. No Chloa, dlaczego ona tutaj... Dlaczego ty nie udzielasz takiej broni, bo ma Chloa? Bo jest dobra, tak. Albo w sumie atakuj ich z tej listy, z tym pilopa. Tak, ale nie z tego, z tego drugiego. Chyba nie wie, jak on działa. Ile zabiera ten miecz palny w tle? Bum! Tylko trzeba, słabe. Weź sobie broń, bo to jest słabe. Jakie lagi są. Ej, ty masz trudne listy, ja mam łatwe. A jakim tutaj tak dużo broni? Niemożliwe. Jestem youtuberem, bo nazywam z tobą. Nie, ale po prostu ja sobie sam nie wiem. Ej, czemu ty uciekasz? To tak nie robi. Co? Dlaczego on nie chciał, on chciał wpuścić jedną tel? Jedno odrzucenie? Uuu, on nie wiem. A nie tak się tu było odnieść. Mały dzieciaki. Dobra, udało się. No. Zamierzam wygrać tę wojnę, po to ten cały arsenał. Ale nie ma żadnego tańca w ratowaniu. Ten Lokola od dwóch też jest najlepszy. On był dobry. Może to było lepiej się prawo. On się skupiał na walce. Ale co, którą ten dostaniesz? Trzecią. Nie ma. Zmieniłeś zdanie w ostatnim. Nie ma, wygrałem tak. Zobaczymy, co dostaniesz. Dobrze. Wiem, co dostanę. Odblokuję następną misję. Ale nie chodzi mi o misję, ale jakie rzeczy dostanę. My już kończymy, tak chcę powiedzieć, że już kończymy kamienny las. A Unbated jest w kamiennym lesie? Nie, on już przyszedł kamienny las. Jest w Zaskogrodzie. Tak? Tak. Dolina Samotności. Co my? 60 złotych, bardzo mało. Księga Miłości, co my? Talony, tak sądzimy. Etap 6. 50 fałdolców, bardzo ładnie. Doskonale. Zbuduję warsztat. Gdy dotrzecie do Deskogrodu, powinnam już być gotowa do roboty. Rej, mam coś dla ciebie. O, nie wiem, czy to dobry pomysł. Kaple? No, przyjmij prezent. O, to plakietka z napisem strefa zdemilitaryzowana, wolna od Rej. Co to jest? Sprawiedliwie. Strefa z rzadką schematą. O, to znaczy. Ten słom jest słaby. Lekcja druga. Robot w mieście. Słyszysz? Przezroczyści? Odpowiadasz. Pip, pip. Zatrzymaj teraz nagrywanie i spróbuj powtórzyć. Pik, pip. Ej, czekaj, pokaż swoje wszystkie broni. Dlaczego to jest tak zapipiście trudne? Dowódco, potrzebuję twojej pomocy. Wysłałam tatka na poszukiwanie zaginionej ekspedycji i wciąż nie wrócił. Wysłał tylko wiadomość, której nie rozumiem.
rozumiem, bo nie chciało mi się uczyć krągłobociego. A teraz tatko jest w niebezpieczeństwie. Pomóż mi go znaleźć, proszę. Nawet fajna. Czekaj, muszę kilka rzeczy mu wrzucić. Fajny strój. A ile masz bohaterów? Mało? Ej, ma kilku ludzi na zniszczy. To zniszczę. A może kiedyś by ci się zniszczył wszystkie pompy i tamto by ci się przydało? Dragon. Czyli to już tego też mogę zniszczyć. Nie niszcz tego, bo jeżeli kiedyś ci się zniszczy jakaś po te dwie pompy sobie i kupię. Tak. A tutaj... Dobra, mogę sobie te wybrane słabe. Dlaczego używasz tego kilopa, który ma, który jest złoty i ma 31, a nie fioletowego? Nie, bo czeka, masz się zniszczyć. Albo zielonego, który ma 38. No, ale to teraz nie skupiam się na tym. Dobra, więc tak. Zostaw skaneru na obszarze 15+, to już może być trudniejsze. Zobaczymy. No więc tak, dziękuję wam bardzo serdecznie za ten odcinek, jeżeli wasz to... O, ktoś załączył do ekipy w ogóle. Radek Radość. Aha, dobra, ale sobie tak będę cyklować na Batmora. Gormoka? Batmora język. Czy chcesz coś powiedzieć? Dobra, zobaczymy. Ja się z wami żegnam. Dziękuję wam bardzo serdecznie. Jestem bardziej dobry. Zapraszam was na moje poprzednie odcinki. Ja się z wami żegnam. Do usłyszenia. Na razie. Piona, pa, pa. A ty się pożegnasz? A! Na razie.